W dzisiejszym odcinku w Pet Simulator X byłem w kosmosie i widziałem tam spadający obiekt. Okazało się, że jest to kosmiczny statek, a na nim było UFO. Jednak nie przejmujcie się, było to takie małe UFO, które w sumie mam tutaj. Ale jakby tego było mało, na tym statku znajdował się jeszcze jeden nieproszony gość. A jest nim Huge Angelus. A jeżeli wy chcecie mieć takich nieproszonych gości, to zostawcie lajka, bo jeden lajk to podobno jeden kosmita więcej. Każda subskrypcja to jeden Angelus więcej. A w komentarzu zostawcie swój nick, bo muszę wam rozdać Huge Peta. Na przykład tego Huge Technokata. Tych dwóch przybyszów w ogóle, których widzicie za moimi plecami, pożyczył mi Adachi, także dziękuję bardzo Adachi. Sprawdźmy sobie tradycyjnie, co czeka na nas w mailu. Już trochę sprawdzałem na streamie, ale od samej góry lećmy. Tutaj mamy takie rzeczy, czyli tradycyjnie 69 tysięcy. I jadąc dalej, mamy tu oczywiście pozdrowionka. Nie chcę Huge'a. Okej, Filip, w takim razie nie dostaniesz ode mnie Huge'a, a miałem ci właśnie wysłać. No dobra, bywa. Może ktoś inny będzie chciał, to dostanie. Widzowie, piszcie mi, czy chcecie Huge'a, to wam może wyślę. I tutaj schodząc sobie jeszcze niżej, już widziałem, co tutaj na mnie czeka i mamy BOOM! Necrol wysłał mi Huge Error Cata. Chłop powiedział tak: o, siemamy gość, jeżeli wydropię jeszcze jednego, to dam ci. No i tak się stało, że wydropił. Skoro wydropił, słowa dotrzymał, to mam swojego. Dobrze, ale bo nie o tym w dzisiejszym odcinku. W ogóle teraz mamy małe wyzwanie. Sprawdźmy, czy uda zostawić ci się subskrypcję lewą ręką, zanim ten statek UFO zniknie z ekranu. Okej, udało się? W jednym z ostatnich odcinków powiedziałem wam też, że z okazji 70 tysięcy subskrypcji, które już wybiły na moim kanale, za co bardzo serdecznie wam dziękuję każdemu, kto się do tego przyczynił, wyślę wam Huge'a. Dlatego maszyna losująca losuje, a wy widzicie komentarz osoby, która wygrała. Dlatego gratulacje, stary, komentujcie, bo jak widzicie, warto, oto jego nick. Jeszcze napiszemy gratulacje i wysyłamy, pa pa. Tym oto sposobem pożegnaliśmy się z jednym Huge'em, ale mamy nadal te piękne dwa Huge'e. Dlatego dzisiaj pójdziemy sobie na Trading Plaza i zobaczymy, co inni gracze radzą za Huge'e, które są nie z tej ziemi. Więc ja idę na Trading Plaza. W międzyczasie na pewno upewnię się, że masz subskrypcję, bo na 80 tysięcy subskrypcji rozdaję tego Huge Balloon Cata. Tylko zostaw swój nick w komentarzu, bo wy często piszecie daj Huge'a, a nie dajecie swojego nicku. Nie mam jak wam wysłać. Dobra, także zaczynamy odcinek. Patrzcie, Huge Doodle Cat za 39 bilionów poszedł. Jakie to jest tanie teraz? Dlaczego? No dobrze, sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Mamy tutaj pierwszego gościa, Bartek SXXXX. Podejrzana nazwa, ale zobaczymy, co nam zaoferuje za nasze dwa Huge. W międzyczasie Huge Elfka za 23 miliony. Jakie to wszystko jest tanie. Wow, 400B. Aha, jeszcze 69. Dlaczego każdy widz, który mnie spotyka, daje mi zawsze 69 gemów? Okej, jest oferta też w petach. Mamy Dragona, Lepre, Huevuen, Kata, Plea Coca, Festival Cat, mamy Anime Unicorna, Huge Lucky, Scary Cat, tak, zwykły stary Scary Cat. Mamy Yeti, Neon Twilight Dragon. Nie umiem tego wymówić, ale on mi się bardzo podoba. Ta oferta jest przekozacka. Wow. No i ogólnie, gdyby to nie było tak, że tych dwóch panów przeleciało tutaj specjalnie z kosmosu, żebyśmy mogli sobie nimi poszpanować na Trading Plazie, to pewnie zrobiłbym tak. Ale niestety muszę zrobić tak. Tak czy owak, Bartek, pozdrowionka dla ciebie. Fajny byłby to trading. Najsilniejszy na naszej arenie jestem ja. A później jest Nikolas, z którym właśnie mam trade'a. Dobrze, i tutaj ofertą jest Cherful Yeti wersji Rainbow. Czy to jest dobre? Wydaje mi się, że tego Yeti'ego mało kto chce kupić, ale kurde, on ma dużo rapów w sumie. Moje tyle rapów nie mają, nawet łącznie. Ten ma 260, ten ma 270, czyli jest to jakieś 10 tysięcy, a on ma tutaj więcej. Jednak tak czy owak, Yeti mnie nie interesuje. Dziękujemy bardzo za trade'ika. Sprawdźmy, co tutaj jest dalej. Ale ładne one są. Trzeba przyznać, że w ogóle fajne i mega ciężkie do wydropienia. Nie wiem tak szczerze, ile one kosztują w ogóle w gemach. Ktoś kupił to jajko za 10 bilionów teraz. Wow, nie dodał do banku. Ale tu nie ma nic, więc wychodzę. Tutaj, no też w sumie nic, więc też wychodzę. Ale spoko, możecie mnie dodawać do banku. Najlepiej jakby tam Huge na mnie czekały. Haha. W takim razie, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Ha. Może ta pani, Katalina. Siema Katalina. Ślemy sobie teraz trochę więcej tych trade'ów. O, i mamy coś. Zapytamy od razu, czy ma jakąś ofertę dla nas. I Nikolas21, miejmy nadzieję, że rzuci czymś fajnym. Ech. Ale nie poddajemy się, bo mamy już kolejnego tutaj gościa, który może nam zaproponować coś lepszego. No, to są dwa bardzo fajne Huge'e. Tych jest niecałe 700 na świecie, a tych jest niecałe 700 na świecie. Więc jest ich bardzo, bardzo mało. Czy ma jakąś dla nas ofertę? Gute gigi.
Fajny nick, Gigi. Ale Gutegigi chyba w szoku, bo nie chce nic dać. O, coś napisał? A, o, mniejsza. Mamy tutaj też korniszono chlebę. I korniszono chlebek tutaj zaczyna lecieć. Hellrock, skarkat, skarkat, skarkat. Korgi? Ha. Ile? Trochę mało. A, dobra, już się zmienia. Jest huge cyborg capybara. Złota. Podpisałem mi slzy. Wow, Dominus Astra. Nigdy nie miałem Dominus Astry. Kiedyś chciałem mieć cały team Dominus Astry. Storm Dragon. Czemu on ma 38 milionów siły? Ej, fajny. Okej, okay, jest to może oferta, że nie ma tutaj zbyt duże huge'y, ale całkiem przyjazne. Fajne, fajne, jednak podziękujemy i lecimy dalej. Ciu! Czy mamy tutaj jeszcze kogoś? Co to jest? A, czy jest Mimik? Dobra, przez chwilę myślałem, że to jest ten nowy, ten paintballowy, co nie wiem, czy słyszeliście, ale prawdopodobnie, widzowie, będzie taki pecik. Nie da się podnieść nawet. O, mam. Taki paintballowy pecik do zgarnięcia. Mogę strzelać komuś Titanika? Cia! Ci na głowę. Komuś jem rysunek. A gdyby tak? A nie, no żartowałem, widzowie, nie robimy tak oczywiście. Tak nie wolno robić. Wejdziemy sobie teraz na najlepszą trading plazę, jakakolwiek jest, była i będzie w tej grze. Lecimy. Będzie dobry, melduje się z najlepszej trading plazy, jakakolwiek jest w grze. Patrzcie, tu już nie jestem pierwszy. Tutaj goście mają o wiele, wiele... 60 tysięcy rapu? Co on ma? A, to pewnie są jego, tak. O, niezła trading plaza. W ogóle patrzcie. Huge pet za 17 bilionów. Pterodaktyl. S? Wow! Co ty masz? Shiba i też to złoto. Jest tu jakiś kolejny gościu Super Boyka. I zobaczymy, co on da nam za nasze dwa niezwykłe huge pety. O, wy coś dobrego w końcu. Coś, jakaś oferta może masz dla mnie, czy nie bardzo? Wow, patrzcie, Pokemona dał. Huge'ka? No to gościu teraz zaszpanował. Huge'ka. To ogólnie bardzo się opłaca. No ale... nie. Ale to była dobra oferta. Jednak mamy tutaj kolejną osobę. Papsiekel. Także zobaczymy, co Papsiekel nic. Papsiekel. To pa. Na takiej najlepszej trading plazie możemy kupić sobie na przykład... Ech, ścięło się. Widzicie? Patrzcie. Nie mogę nic robić. Nie mogę odsumpować. Jaka ta gra jest popsuta momentami. Preston, napraw. Hi, nie. Naprawiłem. Aha. Przechytrzyłem Prestona. Także wracając. Możecie sobie kupić... no w sumie nic. A nie, myślę, że... czy będzie tani? 480 milionów za huge niż Axolotla. 177 na świecie. Chcę. A, nie stać mi. No tak, zapomniałem, że jestem biedny w tej grze. A szkoda, bo bym go kupił. Pewnie trochę bym przepłacił, ale jest fajny. Za 215 bilionów możecie już mieć huge diamond kata. Wow. Wow, za 4 triliony możecie mieć na przykład Titanic balon balon kata lub Titanic Dominus Astre. Ja powiedziałem balon balon kata. Zgliczowany otter ma 0 damage'a. Wow. Patrzcie, tu jest 3 triliony 15 B, a tutaj jest 4 triliony. Tutaj pan. Bab się, a, ta co nas odrzuciła. To tutaj nie warto, nie warto. Jak chcecie coś kupić, to tu, tego pana, bo tani. Jajka za 30 bilionów, jakie skamy tu idą. To jest za 14, wow. Mamy tutaj też na przykład huge green chata. Ale przejdźmy może do tego, co ludzie nam oferują. Zobaczymy, czy pojawi się tutaj jakaś oferta za nasze huge. O, tu jest Sofia. No i tak jak myślałem. Ślemy teraz kilka trade'ów tak na zapas. O, i coś mamy. O, huge Render Axelot. No fajny, ale to jest za mało. Aha, oni nie chcą moich huge'y. Nie znają się w ogóle na cenach. No patrzcie na nie, patrzcie, przecież one są tak piękne. Najbardziej radosny huge, jaki w ogóle jest. I to coś. Wygląda w sumie jak rakieta. Czy Lucky XD07 odrzuci jak najbardziej? Odrzucone, także idziemy sobie zobaczyć po kolejnych tutaj. I patrzcie, ja myślę, że na przykład ona mogłaby coś dać. Czemu ty masz dwa mi? Co? Jak to możliwe? Ej, co tu się stało? No nie. A, to są dwie osoby w sobie. O ja, ale dałem się zbejtować. Ale jest jakiś kocurek 24. Sprawdźmy kocurka. Aha, i tu jest Titanic Hubert. To jest oferta? Nie, to nie jest oferta. Na pewno nie jest oferta. Chyba nie wiesz, dajdał Titanic Huberta. Wow. Ajajajajaj. Ale on chyba się tylko chwali kocurek. Bardzo fajne, ale przestań się chwalić. No fajne, szczególnie Hubert. Znaczy inaczej, ja wiem, ja zawsze mówię, że nie lubię Huberta. Huberta, on mi się nie podoba, bo jest taki... ale z drugiej strony, jak miałbym go dostać w takiej wymianie, to tak. No, ale to było tylko chwalenie się. Ale co nie zmienia faktu, że kurczę, dostać za nie Titanica. I w ogóle myślę, że w momencie, gdy on wyszedł, i on wyszedł, to była taka szansa. Niestety cena bardzo szybko spadła. Za 22 biliony nikt nie chce być huge error kata? Naprawdę? A, z kitu. Już jest 38 tysięcy na świecie. Ale to się zmienia. Problemem tej lepszej trading plazy jest to, że tutaj praktycznie każdy ma tylko do znajomych i nie da się im wysyłać nic. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może ja sobie włączę. O, mamy! Mamy. Czy Power da ofertę za dwa huge? Rzadkie huge i rzadko spotykane, bo ile razy widzieliście w ogóle huge'a mi wolno? Taka oferta oczywiście mnie nie zadowalała, stąd widzimy tutaj, że jest anulowana. Jaki fajny skin! Ej! Baby
Baby Shark! Gdzie idziesz? Gdzie on jest? Baby Shark! O, patrzcie, no jaki mały dupcyś! Ej, chodź tu. No, ościu, stój! Halo, uciekł mi. A tu też jest ktoś taki baby. Baby kotek. Jakie fajne skiny mają niektórzy ludzie. Czy ktoś by tutaj chciał jeszcze jakiegoś raida? Ja też sobie może włączę dla wszystkich. Może ktoś mi tu wyśle? Tak wiecie, przypadkowo tak na szybko jeszcze coś. O, mamy! To jest zliczowany otter, czy nie? Znaczy otter Sea Dragon? On ma dwa, to jest glitch. Sea Dragon Glius Cobra. No, tutaj kto ma taką dużą armię? Czy ile jesteś? Bube Ryan. Bube. Oni wszyscy w ogóle stoją przed swoimi sklepami. Masz oczy w ogóle, gościu. Żeby sprzedawać. Na przykład ona stoi sobie z boku. On stoi przed. Ten patrzy sobie, jakby był niby klientem. W ogóle to jest skin Darka. Pewnie znacie z odcinka. Kto mnie lepiej zna? Hey. Myślę, że w tym odcinku będzie tyle oferty, jakie można dostać za te dwa huge. Widzieliście, a ja lecę. Pamiętaj o subie.